Szczęść Boże, coś wam powiem. Czy jesteś człowiekiem wiary? To pytanie wynika z dzisiejszego tekstu. Jeżeli nie, to odejdziesz głodny i smutny. Jeżeli jest w tobie wiara, najesz się dosyta. Wcale nie chodzi o zaspokojenie głodu. Dziś chodzi bardziej o wiarę. Wiecie, że my jesteśmy jak ten chłopiec z Ewangelii? My przychodzimy do kościoła po jakiś konkret, ale jednocześnie niesiemy ze sobą jakiś skromny dar, który możemy ofiarować. Tylko od nas zależy, czy się zdołamy nim podzielić. A od tego zależy nasza postawa, czy faktycznie w niej jest chrześcijański duch. Bóg jest wszechmogący, ale nie zależy mu na swojej pracy, jeśli my się do tego nie przyłożymy. Nasze serce otwarte jest na Jego obecność i jest fundamentem naszej chrześcijańskiej postawy. I od tego zależy Jezusowa hojność wobec ludu, kiedy czyni cud. Bo nie czyni cudu dla samej atrakcji, ale dla naszego wzrastania w wierze. Wtedy doświadczamy Bożej łaski. Jezus dokonuje dziś rozmnożenia chlebów, żeby ludzie poznali, że On jest Bogiem i oczekiwanym Mesjaszem. Ale to nie dzieje się tak łatwo. Napełnienie brzucha nie świadczy o tym, że sam Bóg wyciąga do nas rękę. Człowiek jest istotą przewrotną. Bo my liczymy na jakiś cud. Liczymy, że jakaś skomplikowana sytuacja sama się rozwiąże i problem, który się pojawił, też zniknie. Ale dlaczego liczymy i od kogo oczekujemy tej pomocy? Zapewne od najbliższych. Jeżeli Jezus jest nam bliski, to i On oczekuje od nas naszego zaangażowania. On czeka na naszą współpracę. Jednak działa w dwie strony. On chce, byśmy Jemu zaufali, a my chcemy, by On działał. Tylko my wpierw musimy zaprosić Go i pozwolić, by mógł działać w sposób nieskrępowany. A to już nie jest takie łatwe w naszym wydaniu, bo my lubimy stawiać warunki. Pan dziś rozmnaża chleb bez warunków. Jego pragnieniem jest nakarmić wszystkich zgromadzonych wokół Niego. I to powinno nam dać do myślenia, że dobro nie powinno trafiać do niektórych, ale do wszystkich. Filip powiedział, że za 200 denarów nie wystarczy chleba dla wszystkich. A i owszem, to kropla w morzu potrzeb. Ale jeśli uruchomi się wrażliwość, to każdy będzie mógł podzielić się tym, co posiada, z tymi, co nic nie mają. W taki sposób nikt nie zostanie pominięty. I choć dzielenie się z drugim nie jest tak łatwe, bo jednak przywiązujemy wagę do posiadania, to jednak samo dzielenie się jest wartością niezbywalną. Chrystus mnoży chleb, żeby ludzie mogli się najeść. Dzieli również między nas samego siebie, byśmy mogli się ubogacić. I to, że z dwóch ryb i pięciu chlebów nikt nie odszedł głodny, jest dla nas lekcją duszpasterskiej troski, byśmy więcej ufali, a mniej liczyli na siebie. Dzisiejszy głód nie jest jednak problemem braku żywności, ile raczej wartości, jakie daje nam Bóg. Ludzie dziś nie cierpią z powodu braku jedzenia, ale z powodu anoreksji duchowej, która nie pozwala im poznać Boga i odkryć, czym jest Jego Pascha. W ten sposób nie są zdolni, by poznać Jezusa i doświadczyć Jego hojności. Bo jak powiedział święty José María Escrivá, żeby pokonać przeszkody, trzeba zacząć od pracy, poświęcając się całkowicie swoim zadaniom, aby sam wysiłek prowadził nas do przecierania nowych szlaków. Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.